Państwem Orkiestra Starsza 41. Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcuszu. Orkiestra ubrana, jak mówię, po południu o godzinie 16. Jest orkiestrą specyficzną i wyjątkową. Wyjątkowość tej orkiestry polega na tym, że jest efemeryjna. Pojawia się i znika. Pojawi się tylko teraz przed Państwem i przestanie istnieć po tym. I nikt w tym składzie razem nie zagra. To jest dla nich ta jedna chwila, ten moment, ten błysk, który prawdopodobnie zapamiętają przegrani w tej sali, w tych pięknych wnętrzach, w tej sali, która rozbrzmiewała dźwiękami wydobywanymi z instrumentów przez najwybitniejszych artystów świata. A dzisiaj on, na tej estradzie, dla Państwa, zagrają pod dyrekcją swojego mistrza. Zażartowałem sobie, że jeżeli nawet dyrygent nie dojedzie, bo jak Państwo nie macie wyboru, musicie zostać też na tym koncercie. Jeżeli dyrygent nie dojedzie, to i tak zagramy. Zagramy dlatego, że w pierwszym utworze sam mistrz usiądzie obok swoich uczniów, uczestników kursu i będzie prowadził orkiestrę od pulpitu. A cały koncert tej orkiestry, koncert taki okazjonalny, wyjątkowy, poświęcony jest w pierwszej części pamięci profesora Mirosława Ławrynowicza, którego 10. rocznica śmierci przypada tym roku. Koncerto na smyczki włoskiego kompozytora okresu baroku Franciszka Antonio Bomborki poświęcone będzie właśnie pamięci profesora. Kim był Francesco Antonio Bomborki? Urodził się w 1672 roku w Trento, we Włoszech. Zmarł w Padwie w 1749 roku. Należył do grona wielkich, wybitnych samów ludzi, którzy nie odebrali starannego wykształcenia muzycznego, a sami, wolą talentu przede wszystkim, talentu wielkiej miary, obdarzeni tą miłością do muzyki, sami osiągnęli wyżyny. Był księdzem, podobnie jak i Witoldo. W czasie studiów w seminarium każdą wolną chwilę poświęcał, nie było ich zbyt wiele, poświęcał na doskonalenie gry na instrumenty, na naukę muzyki. Wiadomo w zapisku, że m.in. uzyskiwał wskazówki od Arcangelo Corelli. Wiemy też, że jego muzykę bardzo wysoko cenił jak Sebastian Bach. A więc na początek to właśnie koncerto na smyczki F-dur wykonanie naszej orkiestry starszej. A później Vivaldi z koncertem G-dur na dwoje skrzypiec. Ten koncert ma też swoją wyjątkową dedykację. Otóż dedykowany jest profesorowi Jerzemu Pazuce z okazji 20-lecia jego pobytu na kursach, a między innymi ta dedykacja zostanie podkreślona faktem, że partię solową wykonają uczestniczki naszych kursów, uczennice profesora Jerzego Pazuki, mianowicie Kornelia Grodzka i Kamila Owsiara. Kornelia pochodzi z Ostrołęki, ale uczyła się w Gdańsku u profesora, teraz studiuje w Warszawie profesora Romana Lasowskiego. Natomiast Kamila jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Muzycznego w Gdańsku, cały czas pod opieką profesora Jerzego Pazuki. Później usłyszymy Burolinki, utwór, który został specjalnie napisany na potrzeby naszego kursu. Marian Saba, wiedząc, odpowiadając na prośbę profesora Marka Schwarza, napisał utwór w formie kwartetu, ale tak go stworzył, że łatwo go odtworzyć, zaprezentować także przez orkiestrę smyczkową. Ten utwór specjalnie dla nas napisany, był tutaj już wykonywany, dzisiaj będzie miał kolejne swoje wykonanie. A zakończymy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że profesor Sawa, ten wybitny kompozytor polski, zmarł też dokładnie 10 lat. A skończymy tamburetą Adama Jarzewskiego, a więc powrócimy do właściwie 17, jak gdyby klapą spinając ten dzisiejszy koncert w zabytkowych pomieszczeniach, które pamiętają tego typu muzykę, graną na żywo, tworzoną też na potrzeby tutejszej kapeli.
tutejszej orkiestry i tutaj odtwarzamy. Cóż mogę powiedzieć? Życzę tym młodym ludziom, aby ta estrada rzeczywiście zawiodła ich też na estradzie świata. Życzę, aby, pamiętając ten dzisiejszy koncert, mogli kiedyś powiedzieć i wpisać w swoim życiorysie artystycznym. Graliśmy w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w Polsce. Graliśmy w sali balowej Łańcuckiego Zamku. A dyrygował nam znakomity artysta Marek Szwarc.
Paweł, który się z prosimy teraz.